Przechodzimy do punktu drugiego, czyli wygaśnięcie mandatu radnego. Proszę o komisję uchwalenia wniosku, czyli włączoną komisję, pana Pękale o... Komisję na wspólne posiedzenie również pozytywnie zaopiniowały wygaśnięcie mandatu radnego. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że państwa radny ma prawo wypowiedzieć się, czy oddaję głos panu Sławkowi, panu radnemu Narbocikowi. No ja w swoim imieniu radnym byłem bo już tak w czasie przeszłym od 98 roku. Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna rado, zawsze starałem się godnie reprezentować swoje sołectwo. Różne były sytuacje, ale walczyliśmy, tak się to mówi, podobno wspólne. Trafił się błąd, popełniłem go. I ponoszę za to odpowiedzialność. Przepraszam wszystkich. Dziękuję bardzo. Proszę komisję o uchwalenie wniosku o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Chmałowka z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Gminy Chmałowka uchwala to następuje. W okręgu wyborczym na Przyjrzeńcu stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego pana Sławomira Narbocik w związku z uchwałą prawa wybieralności. Uchwała wchodzi w życie z tym podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wygasł panu radnemu, chciałem wygasł, również wiadomo, popełnił się błąd, panie Sławku, trzeba ponieść, panie radny, trzeba ponieść konsekwencje. Natomiast muszę powiedzieć tak, że to tego postępowania medialny szum wokół tego wszystkiego, no nie podobał mi się i nie podobał mi się do momentu tego, jak podjęliśmy uchwałę. W związku z tym, że była nagłośnione w prasie i tak dalej, a trzeba było spokojnie przyjść do rady biura, czy do przewodniczącego zapytać, co dzieje się w tej sprawie. Również, szanowni państwo, jak to się zdarza? Wiadomo, że ten człowiek naprawdę popełnił błąd, ale wsiadając jako nieczeźwy za kierownicę. Natomiast w tych wszystkich atakach teraz w tej chwili i tak i wcześniej w miesiąc na mnie jako przewodniczącego, na niego jako człowieka, no i jako radnego, który popełnił ten błąd, no okazało się, wychodzi z tego obraz taki, że po prostu ktoś wiedział, widział, że wsiada pijany czy wypity, a zareagował w ten sposób, że zawiadomił policję, dając mu szansę przejechania, szanowni państwo, ileś tam kilometrów. Gdybym ja był na tym miejscu, szczerze państwu mówię, czy by to był ktokolwiek z nas, mówię, podchodzę, odbieram mu kluczyki, czy cokolwiek, działam, bo te 3 kilometry, czy ileś, to mogła być rzeczywiście tragedia. Na szczęście nic się nie stało, tak? Ale gdyby coś się stało, choćby i przypadek taki, że mógł stuknąć kogoś, więc to są jakby ci ludzie, którzy to widzieli, którzy rzeczywiście jakby donieśli na policję, też mają jakieś dziwne odczucie, jak gdyby zaprogramowane na to, żeby człowieka trochę zniszczyć. Uważam, że można było to inaczej, zwłaszcza potem, kiedy powstał ten szum medialny. To jest tyle słów komentarza do tego, co jest. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Ale nie będziemy dyskutować. Wolnych wnioskach, panie. Dobrze. Panie Ignacy, dziękuję bardzo. To przechodzimy do następnego punktu. Ja tylko chcę powiedzieć, że no, nie wiem, jak to będzie jeszcze, bo ustawam, może się pan odwołać, prawda, i tak dalej. To jest ta procedura, która będzie się toczyła. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. No natomiast, no, czy jest... To już bez komentarza. Punkt trzeci to jest zatwierdzenie, to jest uchwała o zatwierdzeniu projektu konkursowego Lepszy start dla gimnazjalistów. Prosiłbym Komisję Uchwały Wniosków o
Dziękuję bardzo, proszę komisję o uchwalenie wniosku. Uchwała nr 26/2013 roku Miasta Rady Gminy Borowca z dnia 17/2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego dla przedstawienia gminy artysty w ramach programu organizacyjnego aplikacyjny projekt 6 roku wykształcenia i kompetencji regionu. Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach konkursu 1.9.5 mamy przez 2012 roku finansowego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziękuję. Realizacji projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pan Paweł nie ma udział. Czy mogę? Czy mogę? Czy mogę? Minut wyjaśnienia. Mogę? Tak. Przepraszam bardzo, ale było takie pytanie o ostatniej komisji. Co stanie się z kobietnicami, które nie zgodzą się z tą kobietnicą, która nie zakwalifikowała się do tego programu? No więc było tutaj pytanie z radnej z Kobielnic. W kwestii wyjaśnienia, koszty tego realizacji. Koszty realizacji tego programu w Szkole w Kobielnicach wyniosły 10,5 tysiąca złotych i obecna pani dyrektor Barbara Białkowska określiła się, że te środki znajdą się w budżecie szkoły w Kobielnicach na rok 2013-2014 i program będzie realizowany dodatkowo w Kobielnicach ze środków własnych szkoły. Także tak to tak będzie wyglądało. No, po prostu nie było. Tak, tylko dwie szkoły, te szkoły zakwalifikowały się, szkoła w końcach została jak gdyby. Tak, po masę się. No, nie zakwalifikowała się. To samo mamy z cyfrową szkołą, dwie szkoły się zakwalifikowały, dwie nie i myślę, że to też tak będzie dalej, że dwie szkoły się zakwalifikują. W kwestii wyjaśnienia, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko panu radnemu nadworczykowi powiedzieć, że może uczestniczyć w głosowaniach normalnie, dopóki nie uprawomocni się ta uchwała. Jest 7 dni, no jeszcze tak jak mówiłem, że 7 dni ma pan na odwołanie, czy tam będzie 7 dni. Panie przewodniczący, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, więc proszę nie mówić o 7 dniach, przepraszam. Jeszcze raz. Proszę panią mecenas. Nie, oczywiście ja się zgadzam z panem przewodniczącym. Ta uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale pan radny ma prawo odwołać się od tej uchwały i póki uchwała nie będzie prawomocna, póki ma, do tej pory ma status radnego, jest uprawniony do głosowania. Proszę panią, więc dlaczego w uchwale nie jest napisane, że wchodzi w życie 7 dni od podjęcia? Nie, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, no. Natomiast jest prawomocna po upływie terminu do zaskarżenia. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, czy pan radny się odwoła od uchwały, czy nie. Dziękuję. Proszę bardzo, panią burmistrz. Ja również w tej kwestii mam duże wątpliwości odnośnie tego. I jeżeli chodzi o kwestię uprawomocnienia, to pierwszy raz słyszę, że uchwała się uprawomacnia. Znaczy, ale z jakich przepisów to wynika? Została ordynacja wyborcza do rad sejmików z 1958 roku, bo tutaj się stosuje przepisy ustawy z 98. Ja mam o tyle wątpliwości, że jeżeli rzeczywiście nie ma takiej tutaj procedury, że radny ma prawo brać udział w głosowaniu, co wątpię, ale jak mówię, ja nie jestem prawnikiem i tutaj pani radca prawny wie, że jest odpowiedzialny za słowa, które mówi, żeby ktoś nie uchylił nam wszystkich uchwał, w których radny będzie brał. Dlatego ja chciałem to wyjaśnić, że przecież radny prawny wojewody też przychylał się do tego, czy ma prawo być radnym, czy ma prawo. To wszystkie zasady, no to nie wiem, takie dostaliśmy po prostu jakby orzecznictwo. No nie jest to na piśmie, wiadomo, tylko w tej chwili. Nie ma na piśmie, proszę pani. Ja tylko dodam, że komisarz Budowczy bez udziału pozytywnie ocenił nam projekt tej uchwały, nie naszą zrzutę. Tak, projekt uchwały, a my mówimy oczywiście o zupełnie czymś innym. Projekt uchwały jest projektem uchwały, ja to rozumiem. Natomiast kwestia proceduralna procedowania prawa w momencie, kiedy my stwierdzamy wygaśnięcie
uchwały, przepraszam, wygaśnięcie mandatu, kiedy pan Sławek już nie piastuje tego mandatu, w związku z tym jest zupełnie inną rzeczą. Jeszcze piastuje. Znaczy ja się z panem nie zgadzam, pozwolę nie zgodzić w tej kwestii, że pan Sławek nie ma prawa głosować. Ma prawo głosować, ma prawo odwołać się zgodnie z ustawą od uchwały i póki nie zapadnie prawomocne orzeczenie sądu, do tego momentu jest radny. Natomiast nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, czy pan radny się odwoła, czy też nie odwoła się. I dopóki nie zostanie prawomocnie stwierdzone, jest radnym. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Proszę państwa, ja bym poprosił o zakończenie tej dyskusji, dlatego że rozumiem argumenty zarówno jednej, jak i drugiej strony. Zgadzam się z obym poniekąd z argumentacją mówiącą za tym, że uchwale znajduje się za chwilę, że ktoś skromi podjęcia, ponieważ nie ma interpretacji tego przepisu na piśmie, zakładając, że pan radny Sławomir Kalborczyk nadal wykonuje ten mandat, przecież nie musi wcale brać, nawet jako radny, udziału w głosowaniu. Może brać udział w sesji, co nas na wszelki wypadek, powtarzam, bo nie jestem tego pewien, zabezpieczy przed zarzutem, że te uchwały zostały podjęte niezgodnie z jakimkolwiek przepisem i musimy je podejmować po raz kolejny. Jest to na tyle nietypowa dla nas sytuacja. Pierwsza, miejmy nadzieję, że ostatnia, przykra również osobiście dla pana Kalborczyka, więc apeluję o to, żeby zakończyć tą dyskusję. Dobrze, jeszcze panu. Panu Kalborczykowi pozostawiam tylko przy będzie uczestniczył w głosowaniu. Szanowni radni, wstrzymię się od głosowania. Tak, do końca sesji będę uczestniczył. Dziękuję bardzo. W związku z tym wstrzymuję się od głosowania. Mamy tą, jeszcze raz głosujemy, szanowni państwo, tą uchwałę w sprawie lepszy stan dla gimnazjalistów. Prosiłbym jeszcze raz o odczytanie. W ramach projektu operacyjnego Fabryka Łódzkiej projekt szybko możliwe to przydać kompetencji w regionie. Działy 75 programy i zakłady edukacyjne po obszarze radzieckim w ramach konkursów 1/PVL/95 mamy przez 2012 finansowane w wyższym kształcie Europejskiego Funduszu Społecznego. Zacznijmy z waloryzacji projektu ustawy. Dziękuję bardzo. To jest za przyjęcie projektu tej uchwały. Proszę o podniesienie ręki. 12 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Pan Sławek nie. Ja nie uczestniczę. Nie uczestniczę.